dobre dzieci. Machamy, machamy z tyłu stópka. Pomachajcie na nas. Pomachajcie na nas. Pies Sznupek, czyli maskotka śląskiej policji, postanowił odwiedzić dzieci w dniu ich święta. W towarzystwie funkcjonariuszy udał się z wizytą do Gliwickiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny. Odwiedziny i otrzymane upominki przysporzyły wychowankom dużo radości i uśmiechu. Niespodziankę z okazji Dnia Dziecka przygotowali sami funkcjonariusze wraz z prowadzącymi dom siostrami. To jedno z profilaktycznych działań, które mundurowi podejmują w trudnym okresie pandemii. Wśród innych inicjatyw policji warto wspomnieć o sierżantach sztabowych z Wydziału Ruchu Drogowego i z Wydziału Prewencji, którzy publikują informacyjne filmy. W najnowszym z nich przybliżają najmłodszym zasady poruszania się rowerem i obowiązkowego wyposażenia jednośladu. Rowerzysta co do zasady porusza się po drodze dla rowerów bądź pasie ruchu dla rowerów. Kiedy taki pas nie występuje, powinniśmy poruszać się jezdnią. Funkcjonariusze są otwarci na sugestie w kwestii tematów, jakie poruszą w kolejnych odcinkach. Zachęcają rodziców i wychowawców do przesyłania propozycji tematów na adres widoczny na ekranie.